niedopuszczalne dziś przyjmowane w świetle doktryny wiedzy prawniczej, ale też i orzecznictwa sądowego, granice prawa, to nie poniesiesz z tego powodu konsekwencji. Prawo nie może ustępować przed bezprawiem, zwłaszcza w takim obszarze, który powinien być gwarancją, świetną gwarancją bezpieczeństwa dla każdego człowieka, każdego obywatela. Posłanka Platformy Obywatelskiej Katarzyna Osos podkreśliła natomiast, że obecnie obowiązują przepisy, które dają każdemu prawo do obrony. Dla mnie, dla Platformy jest oczywiste, że prawo nie może bronić osoby, która dopuszcza się przestępstwa, a także, że obywatel musi reagować na akty agresji bez strachu i obawy przed poniesieniem odpowiedzialności karnej. To teraz jak bezdomny wejdzie na klatkę, to go jeszcze zabiją, albo on ich zabije. No i co? Odpowiedzialność karną w przypadku przekroczenia granicy obrony koniecznej. Także należy stwierdzić, że już dziś obowiązują przepisy, które dają każdemu prawo do obrony. Do tej pory wymiar sprawiedliwości niewystarczająco bronił poszkodowanych, skomentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek. Często teraz się działo tak, że osoba napadnięta nie mogła się bronić, ryzykując, że będzie oskarżana o agresję albo przekroczenie jakichś granic. Wszystko wyżebrane, wyproszone. Tutaj nasze ustawodawstwo i wymiar sprawiedliwości niewystarczająco stało pozwolenie osób poszkodowanych, napadanych, pokrzywdzonych. Projekt natomiast nie popierają posłowie Nowoczesnej. Będziemy zgłaszać poprawki, powiedziała wiceprzewodnicząca ugrupowania Katarzyna Lubnauer. Uważamy, że dotychczasowe rozwiązania związane z obroną konieczną są wystarczające. Nie ma powodu, żeby zaostrzać tych przepisów. Zapewne będziemy zgłaszać jakieś poprawki. W tej obecnej wersji raczej bylibyśmy przeciw. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że każde przekroczenie granic obrony koniecznej nadal będzie przedmiotem postępowania prokuratury. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. O obronie koniecznej więcej w publicystycznej części magazynu. Polskie Janek Radio 24. Widzę, ta Majeszka się nie wybiła. Północ. Nie miała szans, nie miała szans. Najlepsi wśród najlepszych, wiecie, tak o 96 tak osobach nagrodzonych za ubiegłoroczne dokonania naukowe, rękomotoryczne lub dorobek artystyczny, mówiła premier Beata Szydło. Podczas gali wręczania nagród prezesa Rady Ministrów, szefowa rządu podkreśliła, że rozwój i pozytywne państwa, zmiany zachodzące w Polsce byłyby niemożliwe bez ich wkładu w tego. Dziękując laureatom za podjęty przez nich wysiłek, premier potwierdziła znaczenie, jakie jej gabinet nie cierpicie, to już polska nauka teraz dalej od Jezusa, dla mnie teraz i dla mojego rządu szczególnie ważne. Mogę Państwa teraz zapewnić, dalej że nie zabraknie nam determinacji, by te tak istotne dla naszego narodu no elementy jego tożsamości i obszary, których zależy nasza przyszłość wspierać. Należy to robić przede wszystkim poprzez aktywne promowanie Państwa dorobku, a także zachęcanie naukowców, dla których Państwo są wzorem, by nie ustawali w dążeniach do osiągania wybitnych sukcesów. Moherowi, tak w temu Rysiom, to by się pobił. No, jak wreszcie bezdomny, jak wreszcie. Informacji, technologii. No czeka, na widzą swoich obywateli, zacytowała premier Szydło słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I dodała, że nagrodzeni naukowcy pokazują, że ta siła w naszym kraju jest i że w Polsce bije serce nowoczesności, innowacyjności i wiedzy. Ze środowiskiem naukowym spotkał się także dzisiaj prezydent Andrzej Duda, który podczas uroczystego aktu nadania tytułów profesorskich powiedział, że wyróżnieni naukowcy poprzez swoją pracę budują pomyślność Polski. Prezydent podkreślił, że praca naukowa jest bardzo kosztowna zarówno dla samego naukowca, jak i dla jego rodziny. Praca naukowa to nie jest praca od 7 rano do 15 czy od 8 do 16. To jest praca, która bardzo często w ciągu doby się nawet nie kończy, bo człowiek nie śpi i przystępuje do kolejnych swoich zadań, zaczyna kolejny dzień po zakończeniu pisania w nocy w domu, wtedy kiedy jest czas, wtedy kiedy jest cisza. I bardzo często to jest czas zabrany rodzinom, dzieciom, najbliższym, mężom, żonom. To ma swój koszt. Andrzej Duda dodał, że ma nadzieję, iż wśród wyróżnionych znajdą się przyszli laureaci Nagrody Nobla. Nominacje otrzymało kilkudziesięcioro naukowców. Polskie Radio 24. Proszę Państwa, wtórny faryzeizm. W Krakowie kilkaset osób wzięło udział w marszu poparcia dla prowadzących strajk głodowy rezydentów. W manifestacji zorganizowanej przez studentów medycyny wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk medycznych, m.in. lekarze, pracownicy medyczni, pielęgniarki, psychologowie czy fizjoterapeuci. Uczestnicy marszu przeszli przez Bramę Floriańską, Rynek Główny, aż do Wawelu. 6 i 8! PKP!
Protestujemy wspólnie, ponieważ nasza sytuacja jest zła, tak samo jak innych zawodów. Nie możemy patrzeć na to byle jakoś, skoro stykamy się codziennie w pracy i mamy nadzieję na zmianę. Cały czas oczekujemy jakichś dobrych wiadomości o kancelarii premiera Rady Ministrów. My jesteśmy za wszystkimi tymi postulatami rezydentów. Wszyscy jesteśmy pacjentami, prędzej czy później nim będziemy i trzeba o to zawalczyć. Protest rezydentów trwa od 3 tygodni. Młodzi lekarze domagają się zwiększenia nakładów na zdrowie oraz powołania zespołu do renegocjacji zapisów ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Zdaniem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła powody protestu lekarzy rezydentów są już nieaktualne. Szef resortu zdrowia uczestniczył w Olsztynie w otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Byli tam również młodzi lekarze i studenci ubrani w koszulki z napisem "Popieram protest rezydentów". Rozumiem protestujących młodych ludzi, ale ich postulaty dotyczące zwiększenia finansowania służby zdrowia w dużej mierze zostały spełnione, powiedział Konstanty Radziwiłł. Rozumiem tych młodych ludzi, którzy w takim młodzieńczym zapale chcą, żeby już natychmiast to się zmieniło. Rząd zaplanował po raz pierwszy w historii Polski, że dalszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie gwarantowany ustawą. Jeżeli policzymy dodatkowe pieniądze, które wpłyną do systemu służby zdrowia w ciągu 10 lat z tytułu tej ustawy, to sięgamy poziomu około 500 mln zł. W ubiegłym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy, który przewiduje systematyczny wzrost finansowania służby zdrowia do 6% PKB w ciągu 8 lat. Polskie Radio 24. Północ, południe. Obawy o negatywne skutki gospodarcze, jakie może spowodować ograniczenie handlu w co drugą niedzielę, są mocno przesadzone, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zaznaczyła, że tak wynika z analizy skutków wprowadzenia całkowitego zakazu handlu w niedzielę na Węgrzech. Nie spowodowało wzrostu bezrobocia. Przy dzisiejszej sytuacji na naszym rynku pracy, na którym mówimy, że szczególnie w handlu brakuje rąk do pracy, to nie ma tu obawy o utratę miejsc pracy. Również nie spadła konsumpcja prywatna. Nastąpiło przesunięcie też pewnych wydatków w pewnych branżach, usługi zyskały, gastronomia. Żadnego odczuwalnego skutku gospodarczego przez rok funkcjonowania tego na Węgrzech nie obserwowano. Minister przypomniała, że od początku mówiła o tym, aby wprowadzać wolne od handlu niedzielę etapami. Mówiąc o etapowaniu, mówiliśmy o ograniczeniu handlu w 2 niedziele. Dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że projekt ustawy jest w rękach parlamentu i pojawiają się różne propozycje, ale sprawa nie jest jeszcze zamknięta, więc nasze to stanowisko formalne to były 2 niedziele, aczkolwiek zwracam uwagę, że w tym stanowisku, które przyjęła Rada Ministrów, nie było określonej liczby niedziel, tylko było użyte sformułowanie etapowanie. Nowoczesna zamierza wystąpić do marszałka Sejmu o skierowanie projektu ustawy o zakazie handlu w niedzielę do Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zdaniem posłów komisja powinna zawnioskować o notyfikację tej ustawy, ponieważ może ona zostać zakwestionowana przez Unię i uchylona. Posłanka Paulina Henning-Kloska podkreśliła, że w takim przypadku osobom dotkniętym skutkami zakazu handlu trzeba byłoby wypłacać z budżetu odszkodowania. Według różnych analiz wynika, że z 360 tysięcy placówek handlowych obecnych na terenie naszego państwa zakaz objąłby tylko 38 tysięcy podmiotów. To sprawia, że może to być uznane za pomoc publiczną w bardzo podobny sposób, jak w przypadku podatku handlowego objąłby bardzo małą grupę przedsiębiorstw. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zarzucił PiS, że nie słucha żadnych argumentów i zmierza do wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę z przyczyn ideologicznych. Zauważył, że projekt, nad którym pracuje Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, po wprowadzeniu przez posłów poprawek ma tak dużo wyłączeń, że zakaz handlu łatwo będzie można obejść. Mamy stację benzynową i koło tej stacji powstaje Biedronka albo Lidl i w całej Polsce tak, albo sklep z dewocjonalinami i z pamiątkami. No, rzucamy w sklepie całą masę pamiątek, a potem do tego dodajemy odzież, obuwie. Tak samo w aptekach. Dobrze wiemy, że są sieci aptek, gdzie można już kupić towary pierwszej potrzeby. No i w tych nagle aptekach pojawią się szeroko rozumiane rzeczy spożywcze, mrożonki, lody, woda, kiełbasa. Zastanawiam się w ogóle,
A po co ta ustawa? NZZ Solidarność domaga się, aby od handlu wolne były wszystkie niedziele. Nie wiadomo, kiedy dojdzie do kolejnego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w sprawie reformy sądów. Poprzednia, czwarta już rozmowa odbyła się w ubiegły piątek. Prezydent przedstawił swoje pisemne uwagi do poprawek, które PiS chce wnieść do jego projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Ponieważ rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił dzisiaj, że do kolejnego spotkania w tym tygodniu raczej nie dojdzie, dziennikarze zapytali w Sejmie o to także rzeczniczkę PiS Beatę Mazurek. Nie wiem, czy nie będzie. Słyszałam wypowiedź tylko rzecznika, który powiedział, że najprawdopodobniej nie dojdzie. Ja takiej wiedzy nie mam. Nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć, czy dojdzie, czy nie dojdzie. Po poprzednim spotkaniu rzecznik prezydenta mówił o dobrej atmosferze rozmowy i woli obu stron dojścia do kompromisu. Treści uwag prezydenta nie ujawnił, ale przyznał, że Andrzej Duda ma do niektórych poprawek PiS zasadnicze zastrzeżenia. 700 wystawców i tyle samo spotkań z pisarzami, poetami, ilustratorami, tłumaczami w Krakowie rozpoczęły się 21. Międzynarodowe Targi Książki. To święto przede wszystkim dla czytelników. O szczegółach z hali Expo Kraków Paweł Pawlica. Na kilkuset stanowiskach wydawnictwa prezentują nowości i najlepiej sprzedające się książki. Trwają również spotkania z autorami. Targi od rana licznie odwiedzają fani literatury. Przede wszystkim motywacja do czytania, rozbudzanie tej motywacji do czytania. Po raz pierwszy jestem i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Tyle książek w jednym miejscu jeszcze nie widziałam. Naprawdę raj dla czytających. Gościem honorowym tegorocznej edycji targów jest Francja. Instytut Francuski zaprosił do Krakowa najlepszych pisarzy, a na swoim stanowisku przygotował wiele atrakcji. Różnorodnie propozycje francuskie. Wydawnictwo, a oczywiście będą też jako wielki pisarz Eric Emmanuel Schmidt, który bardzo znany tutaj, lubiony i bardzo popularny. Mówi szef Instytutu Francuskiego w Polsce Stanisław Pierre. Targi książki w Krakowie potrwają do niedzieli. Według szacunków w ciągu 4 dni hale Expo może odwiedzić nawet 70 tysięcy osób. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach otwarto dziś wystawę opisującą historię Łączki, czyli kwatery EU. Miejsca, gdzie komuniści w latach 40. i 50. zagrzebali ciała zamordowanych żołnierzy wyklętych. Prace poszukiwawcze ofiar komunistycznego terroru były prowadzone w latach 2012-2017 przez Instytut Pamięci Narodowej pod kierownictwem profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Wszystkie szczątki zostały już wydobyte z ziemi i w lipcu wyprowadzone z Łączki. Wystawa, którą zorganizował IPN, nosi tytuł Kwatera EU – Panteon Narodowy pod cmentarnym murem. Ekspozycja opisuje historię Łączki, historię mordowania polskich bohaterów i ukrywania tej zbrodni przez komunistów. Pokazuje także prace prowadzone w celu wydobycia wszystkich, nawet najdrobniejszych szczątków osób tam pogrzebanych. Wystawa po jednej stronie na planszach pokazuje historię zbrodni na polskich bohaterach i historię jej ukrywania, a po drugiej pracę w kierunku przywrócenia im godności. Autorkami są Kamila Sachnowska i Aleksandra Misztułowicz. Wystawa pokazuje, w jaki sposób byli katowani żołnierze wyklęci i historię aresztu śledczego na Rakowieckiej, który był miejscem kaźni, mówi Aleksandra Misztułowicz z Biura Edukacji IPN. To, co było niezwykle jakby dla nas, twórców wystawy, wzruszające, to czytanie kolejnych podań rodzin, które walczyły o to, żeby tych swoich zmarłych odnaleźć. I tam nie było odpowiedzi. W dokumentach w Instytucie Próśb, trwających przez lata. Marta Smolańska uczestniczyła w pracach na Łączce i gromadziła dokumentację fotograficzną. W otwarciu wystawy wzięli udział krewni tych ofiar, a wśród nich Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rotmistrza Witolda Pileckiego. Powiedziała, że ogromnie docenia pracę wolontariuszy, którzy wydobywali szczątki polskich bohaterów z ziemi. Ja wiem, jak oni pracowali, bo bywałam u nich, gdzie kopali w dołach. I widziałam, jak to wygląda. Dla nich przesianie ziemi, gdzie jedna maleńka kosteczka pokazała się, to było rzeczą najważniejszą. Zerwaliśmy chodniki pod alejami, szukaliśmy między grobami i zawsze był jeden cel, żeby jak najbardziej udokumentować to, że oni tam są. Ewa Tylus, Polskie Radio 24. Złożoną z 14 części ekspozycję będzie można oglądać na Powązkach do 6 listopada. Następnie zostanie ona przeniesiona na krakowskie przedmieście w Warszawie. 10 listopada IPN zorganizuje zaduszki w miejscu dawnej kwatery EU.
Polskie Radio 24. Północ, południe. Informacje z zagranicy rozpoczynamy od polsko-rosyjskiego porozumienia w sprawie przewoźników. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk poinformował, że obie strony porozumiały się co do limitów przewozowych. Oznacza to, że polscy przewoźnicy drogowi mogą już robić plany na przyszły rok. Jak powiedział Adamczyk, porozumienie jest korzystne zarówno dla Polski, jak i dla Rosji. Mamy absolutną równowagę ze stroną rosyjską. Polski transport międzynarodowy może już planować trasy w odniesieniu do ilości tychże zezwoleń w ruchu międzynarodowym na Rosję z krajów trzecich. To jest najbardziej w tym wszystkim istotne i to jest, uważam, absolutny nasz sukces. Minister Adamczyk podkreślił, że porozumienie zostało zawarte 2 miesiące przed końcem roku. Oznacza to, że przewoźnicy będą mieli dużo czasu na tworzenie planów. Dzisiaj zostaną ujawnione dokumenty dotyczące szczegółów śledztwa w sprawie zabójstwa Johna Kennedy'ego. Amerykański prezydent został zastrzelony w Dallas 22 listopada 1963 roku. W śledztwie ustalono, że zamachu dokonał Lee Harvey Oswald. Jednak ciągle istnieje wiele teorii wskazujących na innych sprawców i okoliczności zbrodni. Na ten szczególny moment oczekują zarówno osoby szukające sensacji, jak i historycy. Eksperci jednak twierdzą, że nie należy spodziewać się większych sensacji. Z dokumentów powinniśmy się dowiedzieć przede wszystkim o sposobach prowadzenia śledztwa zarówno przez FBI, jak i CIA. Nie rzucą one raczej na sprawę nowego światła. To tysiące plików Narodowego Archiwum Stanów Zjednoczonych. W swoim ostatnim wpisie na Twitterze Donald Trump potwierdził, że dziś akta zostaną udostępnione. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie. Prezydent może odmówić publikacji części dokumentów, które jego zdaniem mogą stanowić zagrożenie dla amerykańskich służb śledczych, organów ścigania i wojska. Tak 4 lata temu amerykańskie media relacjonowały śmierć prezydenta Kennedy'ego. Do dziś nie brakuje teorii spiskowych na ten temat. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W hiszpańskim Senacie na wniosek rządu odbyła się debata na temat zawieszenia autonomii Katalonii. Decyzja o zawieszeniu ma być odpowiedzią na niepodległościowe dążenia Katalonii. Sposobem na niedopuszczenie do przyjęcia przez Madryt kontroli nad Katalonią ma być ogłoszenie przez kierującego regionem Carlosa Puigdemonta wcześniejszych wyborów autonomicznych. W opinii rzecznika Senatu José Manuela Barreiry decyzja ta nie zakłóci prac nad przejęciem przez rząd uprawnień Katalonii. Ogłoszenie wyborów nie ma związku z najważniejszym powodem, przez jaki zostanie wprowadzony 155 artykuł Konstytucji. Jest nim żądanie przerzucenia w regionie obowiązującego tam hiszpańskiego i katalońskiego prawa. Dokument na podstawie którego ukraińska autonomia zostanie zawieszona, będzie jutro przyjęty w Senacie. Zgodnie z żądaniem kabinetu Mariano Rajoya, Madryt przyjął kontrolę nad katalońską policją, finansami, mediami i siecią informatyczną. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa jakimiś piekłami, Polskie tylko po prostu 24. Religia nawet zniszczona i tak południe. I powracamy do kraju. Prawie 200 dworców kolejowych w całej Polsce zostanie przebudowanych i zmodernizowanych, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zaznaczył, że realizowany przez ministerstwo program inwestycji na kolei jest realizowany przy współudziale samorządów. Chcemy, aby samorządy mogły skorzystać z tych budynków dworcowych, z wolnych powierzchni, z wolnych powierzchni biurowych. Na różne cele zresztą samorządy pragną przeznaczyć te części, które uzyskają po wcześniejszych uzgodnieniach z polskimi kolejami państwowymi. Już nie będę bić tutaj kawy, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat wiele dworców zostało zdewastowanych i przestało pełnić swoje podstawowe zadanie, jakim jest zapewnienie komfortu podróżnym. To moda na religię. Polska Agencja Inwestycji i Handlu pracuje nad 187 projektami o wartości ponad 6 milionów euro. I ona tu szaleje po Warszawie, myśląc, że dla córki załatwi męża, dla siebie mieszkanie, dla córki mieszkanie, że może będzie tak, że ma te mieszkania dwa, ma dwa mieszkania na wsi w Wielkopolsce i że tutaj jakieś mieszkanie sobie załatwi. No Janek Witek jeszcze jak żył, powiedział: durna babo, głupia babo, nic sobie nie zarobisz, nic pieniędzy nie zarobisz. I ona dopiero jak ja nie podsunęłam jej konkretnej pracy, tak żeby mogła zarobić godzinę za godzinę, no to ona by nic nie miała, ona by nie miała żadnych pieniędzy. A tak coś.
coś Senker zarobiła. Zwrócił też uwagę jeszcze na zwiększenie liczby projektów badawczo-rozwojowych. Na czwartym telefon, miejscu znalazła się branża spożywcza, na piątym sektor AGD. Niepokorna, wiceprezes agencji dodał, że wśród potencjalnych inwestorów najwięcej jest przedsiębiorców ze Stanów Zjednoczonych i telefon, Niemiec. Inwestorzy wybierali najczęściej województwa dolnośląskie, mazowieckie i małopolskie. W tym roku agencja zakończy 51 projektów o wartości zbliżonej do miliarda 800 milionów euro. Znowu mieszkam i tym brzuchem do góry się wywali, tymi girami krótkimi, śliskimi się przykryła tymi kopytami swoimi, noga na nogę. No coś ty. Magazynu i teraz spróbujemy podsumować dostała dwa telefon, rządów PiS i właściwie, gdyby się tak zastanowić i podsumowywać te dwa lata swoje interesy. Przy pomocy sondaży to chyba należałoby ja powiedzieć, nie że tak dobrze to chyba jeszcze nie było. Telefon, bo i dla PiS-u, i dla premier Beaty Szydło, i dla jej rządu, i dla prezydenta Andrzeja Dudy w ostatnim czasie to znaczy, sondaże nie jest są dobre, lepsze i coraz komunizm lepsze. Komunizm nie jest modny, to co ona miała za darmo kiedyś, nie jest gość, to modne. Pan Łukasz Zboralski do rzeczy, to, że ona jest inwalidką, że ona nie może dojść. Nie jest modne się tym tutaj reklamować, bo przyszła z laską pracować na ochronę. No to przecież jak jest ślepa i kulawa, to kto ją przyjmie na ochronę? Czy ona jest normalna? To nie to jest tak, że ktoś się nią ma zajmować, tylko że ona ma się zajmować danym miejscem. Ma pilnować, ma chronić, a jak z laską, to ona nie dojdzie, ona nie będzie sprawna fizycznie, co się okazało, gdy nawet ona nie chce dojść, bo ja mówię, czemu tam na dźwigu, na żurawiu jest ciemno, przecież tam może ktoś zorganizować akcję wodzińską, a ona mówi, a gówno mnie to obchodzi. No to w takiej sytuacji ona nie może rzeczywiście dojść fizycznie, no to jak nie może, i się tym reklamuje. To są takie trochę zaskakujące wnioski, które wypływają po tych 2 latach, ponieważ był taki moment, kiedy wydawało się, że tak radykalnie prowadzona przez PiS polityka zaczyna budzić duży opór i ci, którzy przynajmniej były takie komentarze, że ci, którzy mogli stać się potencjalnymi zwolennikami PiS-u, popierać tą politykę, te radykalizmy ich odstręczy, odwrócą się, będą szukać albo w ogóle przestaną się interesować polityką, albo poszukają sobie innego politycznego zaplecza. Tymczasem te sondaże zdają się temu przeczyć. To może być jeszcze szybciej, jak się myślę, to można ujrzeć w wypadku, gdzie jest tupeciarą. No to Jankowi Witkowi to się to opowiedzenie tak bardzo się podobało, że cała ta sytuacja lipska jest tupeciarą. No jest. Kiedy ten tak zwany walec PiS przez takich twardych zwolenników tej partii zaczyna jechać trochę bardziej miękko. Bo na początku zarządzał partia prowadząc zdecydowaną politykę, skrajnie ostro prezentując swoje postulaty, skrajnie nonkonformistycznie spełniając wszystkie założenia. Myślę, że mieliśmy do czynienia być może na pewno ze podziałem protestem społecznym w niektórych sprawach, ale mimo wszystko pokazywała się w społeczeństwie solidna opozycja czy strach, nawet podsycany przez oponentów politycznych. Natomiast teraz, wydaje mi się, kiedy nastąpił taki okres takiego spokoju, kiedy pewne reformy zostały już zrealizowane i ludzie zobaczyli, że nic złego się nie stało, jednocześnie zaczęliśmy trochę więcej postrzegać te rządy w kontekście gospodarki, takich zupełnie innych posunięć, oprócz reformy sądów, która nadal jeszcze budzą poważne emocje. O tym jeszcze myślę porozmawiamy, ponieważ ja słuchając pana słów rozumiem, że zmierzamy do takiej konstatacji, że jednak weto, które postawił prezydent Duda w sprawie właśnie reformy jakby takich pomyśli PiS-u, a ustaw o Sądzie Najwyższym i o KRS-ie doprowadziło do tego, jak pan to nazwał, złagodzenia
to, co się nazywa chrystianizmem, bo dlaczego Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo dziecko jest mądrzejsze od faryzeusza. Dziecko jest mądrzejsze od faryzeusza, od saduceuszy, kształcony, którzy, nie wiem, jak bardzo byliby kształceni, to ich to tylko jeszcze bardziej odgradza od Jezusa, od prawdy, od Biblii, zwłaszcza, którą palono na stosie z ludźmi Biblię, palono na stosie czerwone kwiaty, Państwo widzą, czerwona krew, nie winny człowiek, giną czerwone kwiaty, czerwona krew. Także ja nie wiem, co to się będzie działo 11 listopada tego roku 2017, ale ja się nie wybieram, bo zawsze chodziłam 2-3-4 lata z kamerą pokazywać, jak ta policja jedzie do akcji, a że mój ojciec policjantem, proszę Państwa, co? Te mohery to nie bardzo się orientują, bo ten rysio tutaj, co tu za płotem mieszka, to jest buntownikiem. Ja już tam nie mówię, że to... Uważałem, że musi nastąpić taki moment. Raz, jak się tak upił, jak się wziął, wyłożył, to nawet nie mógł wstać. No to o czym my to nie będziemy mówić? Lipska też nie mogła, bała się go, bo bramki otworzyć, bo szarpał z podbitym okiem. Leżał pod klatką schodową u siebie, ale to mówili z podbitym okiem, że upił się, że jest agresywny, że jest łajzą. No to gdzieś dostał w oko, no to co? Z podbitym okiem to i tak dobrze, że to oko całe, bo to... Jak jest pijany, albo się trzepnął gdzieś, proszę Państwa, no ale po co to tak flać bez upamiętania, no, że wtedy jak do tej Małkini przyjechał, to tydzień nie mógł przyjechać, tydzień, dwa, no przecież myśmy za niego tutaj tyrały, że tak powiem, tyrały, oczywiście z korzyścią dla nas, bo żeśmy sobie zarobili, ale jemu też zależało na tych pieniądzach, żona tu mówi, przychodzi, że on ma pełno pieniędzy, a potem okazało się, że on bardzo chce pracować, nawet powiedział, że on ma wszystkich czasu i będzie to dziennie pracował. Przecież wiadomo, co Sobieszek mówi i co logika podpowiada, że nie wolno pracować samemu, bo firma nie może funkcjonować tak w ten sposób. 2-3 dni, tak, ale nie więcej. No, to myśmy przecież tutaj był. 2-3 dni, 4 i tak dalej. Może nie wyszłoby to na dobre, bo... Także myśmy tego rysia tu uratowały. Zwolennicy partii to jednak jest mniejsza grupa wyborców. Ja po prostu, wiesz, zawsze jestem tym świadkiem Jehowy, zawsze trzymam się zasad prawdy. Ja mówię do tego Dynia, ja mówię, słuchaj, no, aż dziwne, że człowiek, który ma żonę, ma dwoje dzieci, że zachowuje się jak łajdza. A więc mówię, on jest podobny do Breżniewa. Brzmiewa, trzeba pamiętać, który? Że jednak rządy PiS kiedyś się skończą i te same przepisy bezdomnego, nadal który się reklamuje na wernisażach, że jest bezdomny i dlatego nikt go nie chce przyjąć do domu, bo on jest bezdomny, potrzebuje, wiesz, opieki, pomocy. To znaczy, on by się też opiekował, bo on wydaje zupy nawet na Kawęczyńskiej 4 u zakonnicy w takim klasztorze, tam jest za ścianą też opieka. Tak samo jak i tu może ten... Ja akurat nie jestem ekspertem od tych spraw. Dom opieki społecznej, ale nie dla tych staruszków, pensjonat. Tam też coś takiego jest. Takiego kościelnego, może tańsze tam przy kościele jest, może tańsze niż tutaj. Jakby trochę przejęcia władzy i wymiany pensjonat tutaj jest. I pojawiły się przepisy, które dawałyby nam nadzieję, że nie wiem, że w sądach... Także proszę Państwa, Doda Szeligowska mówi, że ulica Szeligowska rozbudowuje się. No i teraz, jak ludzie już tu będą mieszkać, to gdzie tutaj, jak będzie jakiś płot, ogrodzenie i straż, ludzie będą bronić swojego za wszelką cenę. To też taka postawa niechrześcijańska. Nie czytamy, czemu raczej krzywdy nie cierpicie, to jest proste. Ekipa, która spełnia swoje obietnice, dokonuje szeroko zakresowych
zaklepiona i tak zasklepiona w naukach wymyślonych przez ludzi, a propos, bo przecież a tu nagle zapowiedzi uczelnie, przecież studia, teraz? Przecież uniwersytety są wymysłem średniowiecza. A przecież myśleć o też wymysłem diabła są. Jezusa przecież, nie Pana Boga, przecież nie zasad. Jezus wyraźnie mówi, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie. Jezus wolał świeżość, pierwszość, taką dziecięcą. Świeżość. Po tych dwóch latach widzi już. Szczerość, prawdziwość, dziecięcą, szkoła wyższa jest niepotrzebna. Nauki Jezusa są dostępne, ale to nie znaczy, że same przyjdą. Będziesz się tutaj buźnie zachowywała jako rzekoma szlachcianka. Fon Lipski, no bo to przecież obrzydliwe, że jakiegoś tam punktu ludzkiego, punktu widzenia z grubsza, jak to się mówi, z grubsza popatrzeć się na to spojrzeć. Obrzydliwe. Być może dobrze jest wymienić część osób, no przez te dwa lata też jeden niektórzy pokazali tak, nam, mówi, że no Mareczek jest przecież nie lepszy Mareczek. A też jako ten... No już na koniec właściwie nie mamy za wiele cygan, czasu, ale pospekulujmy jeszcze. Się stanie, to on zamiast którzy tam ministrowie, Rzecz by zrobił, no, bo Biblia mówi, że płaczcie płaczącym, to on jeszcze dolewa oliwy do ognia, bo on nie ma czucia, nie ma uczucia, nie ma serca po prostu i on wtedy zamiast myśleć o osobie, która jest pokrzywdzona, która jest i zdenerwowana, jest w stresie, to on ją jeszcze denerwuje. Są tacy ludzie, on ma bardzo dziwny układ i taki, no, chory. Ta Rumunka, już ona teraz coraz gorzej się miewa, chodziła i mówiła, coś ty chora, coś chora. Trochę lepszym stylu, to jest jeden minister. Wydaje mi się, że mimo wszystko... Nie wiem, co to pika tutaj. Też nie spisywał się najlepiej, w tym sensie, że trochę były jednak niektórych spornych sprawach, kontrowersyjnych, dyskutowanych, bo się też trochę jak słoń. Tu można było działać lepiej, zręczniej. Rozumiem, że na forum głównie Unii Europejskiej, prawda? To... Też, ale też babka nie, tutaj też się wypowiada, w każdej audycji siedzi. Do Łosi, z którego teraz się tutaj cofujemy. Albo coś chcemy zrobić, jesteśmy przekonani, wiemy jak ludzi do tego przekonać, aha, kika, bo jak już o tym porozmawiać. Tego momentu w ogóle ja nie widziałem, żebyśmy zdani. Dojdziemy do kontrowersji i oburzenia i publicznej debaty, próbowali z ludźmi rozmawiać. Więc to jest drugi minister. No myślę, że niezagrożony jest minister Morawiecki. Tutaj chyba nic nie będzie miał pretensji, bo to robi wypada nieźle. Dziwię się, że na liście pojawia się minister Anna Streżyńska, bo tam moich informacji, jak obserwuję ten resort, to tam wiele rzeczy udało się tak załatwić. To jest naprawdę praca u podstaw, jak się spojrzysz z jakimi bazami danych. Teraz maherowe są niestrawne i niemodne. Przyspiesza. Reżyserem jest Jahwe, reżyserem jest Bóg.